Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj dość nietypowy materiał, jeżeli chodzi o mój kanał, a mianowicie będzie to relacja, taki vlog z pobytu w hotelu Barczyzna. Byłam tam z dziewczynami, m.in. z Bugi Silver, Kitulcem, Ines Beauty, to z osób, które wcześniej znałam, a resztę poznałam już na spotkaniu. Także koniecznie zajrzyjcie również na profile dziewczyn, będziecie mieć linki w opisie, one też nagrywały vlogi, więc będziecie mogły zobaczyć sobie z różnych perspektyw tą relację. Ale muszę Wam powiedzieć, że dlaczego nagrywam ten materiał, dlaczego w ogóle go nagrałam i dlaczego chcę tutaj jeszcze go podsumować, będąc już w domu, a mianowicie stwierdziłam, że jest to na tyle godny polecenia hotel, że warto jeszcze po jakimś czasie, a już kilka dni minęło od kiedy wróciłam, po prostu podsumować i dodać kilka słów od siebie. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowane takim materiałem, to koniecznie zostańcie ze mną. Chcę Wam tylko powiedzieć, że dawno tak się nie zrelaksowałam, nie mogę się wysłowić, i naprawdę wypad był fantastyczny. Powiem Wam, że mieszkam w Wielkopolsce nie od dziś, a nie miałam pojęcia o istnieniu tego hotelu, więc bardzo się cieszę, że zostałam tam zaproszona. Jeżeli mieszkacie w okolicach Poznania, a nawet jeżeli nie mieszkacie, to koniecznie tam zajrzyjcie. Hotel jest fenomenalny. No ale już zaczniemy punkt po punkcie opowiadać co i jak. Cześć, witajcie na jednym z moich nielicznych vlogów. Dzisiaj znajduję się w hotelu Barczyzna z kilkoma dziewczynami, m.in. z Bugi Silver oraz Kitulcem, które serdecznie pozdrawiam, i będziemy mieć wykonywane różne zabiegi spa na twarz, na ciało, masaże, będziemy oceniać ten hotel i muszę Wam powiedzieć, że póki co jestem bardzo zadowolona, obsługa jest fenomenalna, recepcja, sztosik i przede wszystkim pyszne jedzenie, a wiecie, że ja uwielbiam jeść, mimo tego, że jestem fit, to jeść bardzo lubię. Z racji tego, że ja nie nagrywam vlogów, to wiecie, absolutnie nie wiem nawet, jak mam je nagrać i powiem Wam, że czuję taki dyskomfort, jakbym odrabiała pracę domową po raz pierwszy i wiecie, sprawdziłam i ktoś miał mnie sprawdzić, więc jak Wy jesteście dzisiaj nauczycielami, w ogóle cały czas patrzę w podgląd, to nie dawajcie mi od razu jedynki, dajcie mi czas na to, żeby się wyluzować też tutaj przed aparatem. No i co? Mam nadzieję, że spodoba Wam się vlog, że też skorzystacie z porad. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa tych zabiegów i przede wszystkim jestem ciekawa, czy kosmetyki, które sobie zakupię, bo planuję dzisiaj w recepcji zakupić kilka nowości, sprawdzą mi się i będę mogła przede wszystkim Wam je polecić w ulubieńcach, tak żebyście Wy też na tym skorzystały. Dla osób, które są z Poznania, to naprawdę polecam to miejsce. Jest mega sympatycznie i powiem Wam, że nie wiedziałam, że taki hotel mamy tutaj praktycznie 50 km od nas, w takiej pięknej lokalizacji, i jest on ogromny. Bardzo fajne jest to, że jest szeroka właśnie gama zabiegów i z kosmetykami naprawdę na wysokim poziomie. Barczyzna jest położony w przepięknym, malowniczym krajobrazie leśnym, gdzie możecie uprawiać różnego rodzaju sporty. I to jest miejsce na taki typowy chill, kiedy mieszkacie w mieście, chcecie naprawdę odseparować się na kilka dni od takiej szarej codzienności, pędzenia, dymu, spalin, to miejsce to jest oaza spokoju i właśnie tego chillu. Przez te lasy, przez tą właśnie lokalizację, ale przede wszystkim również przez szerokie spektrum zabiegów fizjoterapeutycznych, które oferuje Wam hotel, masaże, zabiegi na twarz, różnego rodzaju sauny, baseny, kąpiele jonowe, to wszystko macie w ofercie. I wiecie co? Przepyszne jedzenie, najpyszniejsze, po prostu wielkopolskie jedzenie, ale takie świeże. Wiecie, dobrane odpowiednio składniki. My naprawdę z dziewczynami nie mogłyśmy się najeść. Byłyśmy tak
zachwycone tym jedzeniem, że próbowałyśmy od siebie, a szczególnie smakowały nam desery. I ja powiem Wam, mimo że jestem fit, absolutnie sobie nie żałowałam na tym wyjeździe. Jadłam, jadłam i jeszcze raz jadłam i naprawdę najadłam się to raz, a dwa, próbowałam nowych smaków, było też menu wegańskie, więc jedzenie tutaj na plus hotelu. To jest rzecz taka prosta, bym powiedziała, banalna, ale dla mnie istotnie ważna. Otworzyłam, słuchajcie, okno, jest to tak pięknie, las za oknem i lecę właśnie na zabiegi spa, zrobiłam sobie koczka, lecę jeszcze na śniadanie, no i jestem ciekawa, co mi to wyczarują na buźkę i ciało. W ofercie macie tutaj różne masaże, a ja akurat chciałam taki relaksujący, uwalniający napięcie, bo wiecie, że trenuję i jednak te mięśnie często są zmęczone, a że wczoraj wróciłam i przyjechałam tu praktycznie z treningu, z pracy, no to dzisiaj idealnie, więc powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z obsługi tutaj i koniecznie tutaj wrócę już prywatnie. Szok, szok, naprawdę bardzo sympatycznie. A olejek, jakim zostałam wymasowana, to aromaterapii Rose Body Oil. Jestem ciekawa, czy te produkty można w ogóle tutaj kupić. Naprawdę przyjemny, piękny zapach i mega nawilżający. Ważnym dla mnie punktem, dla osoby trenującej, był fakt, że była tam siłownia Milon, która jest najnowocześniejszym systemem treningowym. Były tam maszyny siłowe i wytrzymałościowe, które, słuchajcie, są dostosowane do Waszych parametrów, do Waszych potrzeb, więc wszystko tam komputerek Wam liczy. Nie ma opcji, że źle zaczniecie ćwiczyć, że będziecie mieć za mocne obciążenie. Wszystko zostanie idealnie wyliczone, więc dla osób, które boją się, że tam pojadą i wyczulią za bardzo, że wiecie, nie wiem, jakoś wyjdą z tego rytmu, który sobie nadali poza wypoczynkiem, no to absolutnie nie ma takiej opcji, ponieważ nie macie siłownię i macie możliwość popływania w basenie, aerobiku, więc na pewno sport z Wami będzie, a przy okazji też wypoczniecie, także dwa w jednym. Szczególnie urzekły mnie białe kąpiele jonowe, które oczyszczają nasz organizm z toksyn. Przy okazji ten, wiecie, mocny hydromasaż idealnie działa na celulit. Fantastyczne było to, że ta woda zmienia również kolor. Przynajmniej dla mnie było to miłe doznanie wizualne. Te kąpiele wygładzają, odżywiają naszą skórę, złuszczają martwy naskórek i muszę Wam powiedzieć, że jak ja wyszłam z tej kąpieli, to po prostu nigdy w życiu nie miałam tak gładkiej skóry i takiej mięsistej w pozytywnym słowa znaczeniu, że byłam naprawdę w szoku, więc jeżeli nigdy nie próbowałyście, a ja nigdy wcześniej takiej kąpieli nie odbyłam, to kąpiel jonowa to jest coś idealnego, idealny detoks właśnie dla ciała. W hotelu również, co jest bardzo ważne, jest strefa spa, tak jak wcześniej mówiłam, baseny, no i oczywiście masaże różnego rodzaju. Właśnie się, słuchajcie, szykuję na masaż i to będzie masaż detoksykujący.
Także zobaczymy, ponieważ jestem go bardzo ciekawa, a ja ostatnio masaże po prostu uwielbiam. I właśnie od kiedy trenuję, to masaż jak amen w pacierzu. Miałam również zabieg na twarz anti-age i to był typowo zabieg rewitalizujący. Teraz mam, słuchajcie, taką maskę dyniową na twarzy, delikatny peeling enzymatyczny, więc tak mi mrowi twarz, ale jest to bardzo przyjemne. Zaraz Wam pokażę, jakimi kosmetykami został wykonany ten zabieg. Kosmetyki, które zostały mi zaaplikowane na twarz, to DermaQuest i dowiedziałam się, że jest to firma amerykańska i na wzór takiej kobiety, słuchajcie, która pędzi, która potrzebuje szybkiej pielęgnacji, ale skutecznej, pielęgnacja kanapkowa, że najpierw, wiecie, nakładacie serum, potem krem pielęgnacyjny i potem jeszcze krem z filtrami, to wszystko na siebie, tak żeby przez cały dzień działało. I tutaj w kolejności takiej, jak Wam pokazuję, były nakładane te kosmetyki, czyli tu, następnie te były mieszane w formie maski. I tutaj widzicie, ten puder enzymatyczny też był dodawany. Następnie to, serum, krem i tutaj z filtrami. Generalnie ja stwierdziłam, że sobie zakupię, słuchajcie, serum z witaminą C, bo pani powiedziała, że mam lekkie przebarwienia, że mam przesuszoną cerę, że przydaje się rozświetlenie i chętnie sobie w recepcji zaraz zakupię. Ponoć kosmetyki są świetne. Dajcie znać, czy miałyście coś z tej firmy. Zabieg, który został mi dzisiaj wykonany, to rewitalizujący zabieg Anti-Age DermaQuest. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak wyglądały etapy oraz jakie substancje aktywne zadziałały na moją skórę. Jest olej z kokosa. Wiecie, że ja kokos uwielbiam. A ten miąższ z dyni po prostu pachniał obłędnie. Podczas naszego pobytu miałyśmy również możliwość uczestnictwa w wykładzie o aromaterapii i marce aromaterapii w ogóle. I muszę Wam powiedzieć, że po prostu fantastyczny wykład, który otworzył mi troszkę oczy, ponieważ do tej pory wydawało mi się, że aromaterapia kojarzy się właśnie z, wiecie, masażami, z jakimś rytuałem, wiecie, zabiegami, a tutaj nie o to chodzi, tu chodzi o coś głębszego, o podejście holistyczne. Pani prowadząca wykład, nie pamiętam teraz, jak miała na imię, ale chyba Paulina, mówiła właśnie o trzech filarach, więcej snu, żeby właśnie jeść zdrowo i przede wszystkim, żeby aktywnie spędzać czas, żeby ruszać się więcej. Podejście to bardzo mi się spodobało, bo jak wiecie, ja i zdrowo się odżywiam, ze snem jest troszkę tutaj zaburzone i nad tym chcę popracować, no ale ruszanie, aktywność, no to mam na co dzień i bardzo się z tym zgadzam, także bardzo fajny wykład, wiele się dowiedziałam, ale także zaciekawiła mnie ta marka i muszę Wam powiedzieć, że muszę zerknąć w internecie na nią. Wiem, że te koszty, kosmetyki troszkę kosztują, ale jestem nią już zainteresowana w tym momencie, ponieważ dotykałam, wąchałam, miałam też wykonywany zabieg, także zwróćcie uwagę na tą markę i dajcie znać, może już miałyście do czynienia z nią. Sama jestem ciekawa Waszych opinii, bo jednak troszkę te kosmetyki kosztują i zanim kupię, to wolałabym również znać Waszą opinię. Podsumowując, chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczestnictwa w takim wyjeździe i na pewno tam wrócę. Dajcie znać, czy byłyście w hotelu Barczyzna, czy tam pojedziecie, czy może macie ochotę. Jestem bardzo ciekawa i też, słuchajcie, myślę, że takie miejsca są też nam niekiedy potrzebne, kiedy jesteście tak zagonieni pracą jak ja. Ja, kiedy tam przyjechałam, to dopiero poczułam, jak bardzo tego odpoczynku potrzebowałam. Te zabiegi, troszkę wyłączenie z tej codzienności, bieganiny, naprawdę było mi potrzebne. Miłe spotkanie z dziewczynami. Także jak macie ochotę, nawet na weekend przyjechać, wiecie, zostać wymasowane, wykąpać się,
przejście po pięknej okolicy, gdzie na co dzień naprawdę mieszkacie w mieście ze spalinami, to to miejsce jest idealne na wypoczynek i bardzo Wam polecam, bez żadnych, słuchajcie, jakichś nacisków ze strony reklamodawców, absolutnie z czystego serca Wam polecam, myślę, że dziewczyny też się ze mną zgodzą, zajrzyjcie na ich vlogi, jak się bawiłyśmy, no i co, i do następnych moich filmów, buziaczki, pa pa!